Śpiewająco parafianie zostali wprowadzeni w jubileusz parafii. Koncert w Krainie Uśmiechu solistów opery kameralnej w ramach Kolorów Warmii i Mazur miał miejsce w miejscowości Burkat w powiecie działdowskim. Jest tu pięknie i melodyjnie, jak słychać. Dziesięciolecie parafii Jana Pawła II w Burkacie to także msza święta pod przewodnictwem biskupa Wiesława Śmigla z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Dla lokalnej społeczności był to wielki dzień. Czekali na te doniosłe chwile 10 lat. Zgoda jest kluczem do wielu rzeczy, do osiągania sukcesu w różnych płaszczyznach. I kiedy jesteśmy blisko siebie, choć jesteśmy różni, to każdy z nas ma tą świadomość, że my jako ludzie jesteśmy różni. Mamy też prawo do swoich poglądów, ale w sprawach zasadniczych powinniśmy być razem. Więc jeśli chodzi o dobro wspólne, jeśli chodzi o dobro parafii też, to ludzie wiary, bo zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy się identyfikują z parafią, ale ci, którzy się identyfikują, powinni też być razem. Obiekt jest wiekowy, to widać. Dzięki odbytym pracom remontowym posłuży jeszcze wielu pokoleniom. Taki jest cel. Ludzie czują się tu dobrze. Ten kościół, który mamy obecnie, w którym dzisiaj się modlimy, dziękujemy Panu Bogu za dar naszej parafii, to jest trzeci kościół zbudowany w latach 1854-56. Zbudowali go nasi bracia ewangelicy. Tu się modlili, to jest ich praca, to jest ich dzieło, to jest ich, można powiedzieć, taki testament dla tych, którzy przychodzą tutaj po latach mieszkać. Województwo warmińsko-mazurskie ceni sobie takie miejsca. To nasza historia. I trzeba ją pielęgnować. Przy okazji festynu najbardziej zaangażowanym w rozwój parafii wręczono okolicznościowe statuetki. Nawet pogoda tego dnia dopisała. 10 lat istnienia parafii Burkat pod wezwaniem świętego Jana Pawła II przyniosło swoje owoce, przyniosło bardzo wymierny efekt. Uratowano kościół zabytkowy, praktycznie jest bardzo dobrze odbudowany i zabezpieczony, wyposażony, ale też stworzono parafię, czyli kolektyw mieszkańców wiernych i to jest chyba największe dzieło. Występy na scenie i wspólny poczęstunek zawsze powodują radość w sercu i uśmiech na twarzach. I tym razem tak było. Parafianie wyglądali na zadowolonych.